Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Wzór świętości Kościoła. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 3 września 1997 roku. Święty Paweł w liście do Efezjan przedstawia w następujących słowach oblubieńczą relację między Chrystusem a Kościołem. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Drugi sobór watykański nawiązuje do słów apostoła i przypomina, że Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość, natomiast chrześcijanie ciągle jeszcze starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech, wzrastać w świętości. W ten sposób zostaje uwypuklona różnica istniejąca między wiernymi i Maryją. Chociaż zarówno oni, jak i ona należą do świętego Kościoła, który dzięki Chrystusowi jest bez skazy. Czy zmarszczki. Istotnie podczas gdy wierni dostępują świętości poprzez chrzest, Maria została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i już uprzednio odkupiona przez Chrystusa. Ponadto wierni, choć wyzwoleni spod prawa grzechu, mogą jeszcze ulegać pokusie, a ludzka ułomność nadal ujawnia się w ich życiu. Jak czytamy w liście św. Jakuba. Wszyscy często upadamy, dlatego sobór trydencki poucza: Nikt nie może w całym życiu uniknąć wszystkich grzechów, nawet powszednich. Jednakże, wyjątkiem od tej reguły, jak przypomina ten sam sobór, jest na mocy przywileju boskiego niepokalana dziewica. Pomimo grzechów swoich członków, Kościół jest przede wszystkim wspólnotą tych, którzy powołani są do świętości i codziennie starają się ją osiągnąć. Na stromej drodze prowadzącej do doskonałości czerpią oni otuchę od tej, która jest wzorem cnót. Sobór stwierdza, że rozmyślając o niej zbożnie i przypatrując się jej w świetle słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego oblubieńca. Kościół spogląda więc na Maryję. Nie tylko kontempluje w niej wspaniały dar pełni łaski, lecz stara się naśladować doskonałość, która jest w niej owocem wypełnienia przekazania Chrystusa. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Maria jest cała święta. Dla wspólnoty wierzących stanowi wzór prawdziwej świętości. Urzeczywistniającej się w zjednoczeniu z Chrystusem. Ziemskie życie Matki Bożej charakteryzowała bowiem doskonała harmonia z osobą syna i całkowite oddanie się dokonanemu przez niego dzieł odkupienia. Kontemplując tę macierzyńską więź z synem, jaka ukształtowała się w ciszy życia nazarytańskiego i udoskonaliła w godzinie ofiary, Kościół stara się ją naśladować na swej codziennej drodze w ten sposób upodabnia się coraz bardziej do swego Oblubieńca. Zjednoczony jak Maryja z Krzyżem Odkupiciela pośród trudności, sprzeciwów i prześladowań, które odnawiają w jego życiu tajemnicę męki Pana, Kościół nieustannie poszukuje dróg pełnego upodobnienia się do Niego. Kościół żyje z wiary, rozpoznając w tej, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana, pierwszy i doskonały wyraz swej wiary. Na tej drodze ufnego zawierzenia się Panu, Maria poprzedza uczniów, otwierając się coraz bardziej na Słowo Boże w procesie, który ogarnia wszystkie etapy jej życia i obejmuje również posłannictwo Kościoła. Jej przykład stanowi zachętę dla ludu Bożego, by żył swą wiarą. Oraz pogłębiał i rozwijał jej treści, zachowując i rozważając w sercu wydarzenia związane ze zbawieniem. Maria staje się również wzorem nadziei dla Kościoła. Słysząc anielskie zwiastowanie, jako pierwsza pokłada nadzieję w wiekuistym królestwie, którego założenie było misją Jezusa. Trwa niewzruszona przy krzyżu syna, oczekując spełnienia się Bożej obietnicy. Po pięćdziesiątnicy Matka Jezusa podtrzymuje nadzieję Kościoła, któremu zagrażają prześladowania. Jest więc dla wspólnoty wierzących i dla poszczególnych chrześcijan matką nadziei, która dodaje odwagi i prowadzi swoje dzieci w oczekiwaniu na przyjście Królestwa, podtrzymując je w codziennych trudnościach i pośród wydarzeń historii, czasem tragicznych. Kościół dostrzega też w Maryi wzór swej miłości. Patrząc na sytuację pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, odkrywamy, że jedność serc, jaka objawiła się w czasie oczekiwania na pięćdziesiątnicę, związana jest z obecnością Najświętszej Panny. Właśnie dzięki promieniującej miłości Maryi możliwe jest w każdym okresie zachowanie zgody i braterskiej miłości w Kościele. Sobór podkreśla wyraźnie rolę wzoru, jaką odgrywa Maria wobec Kościoła w jego misji apostolskiej i mówi o tym w następujący sposób. W swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na to, co zrodziła Chrystusa, który po to począł się z ducha świętego i narodził z dziewicy, aby przez Kościół także w sercach wiernych rodził się i wzrastał. Ta zaś dziewica w życiu swoim stała się przykładem owego macierzyńskiego uczucia, które ożywiać winno wszystkich współpracujących dla odrodzenia ludzi w apostolskim posłannictwie Kościoła. Podobnie jak niegdyś współpracowała z dziełem zbawienia przez macierzyństwo, przez współudział w ofierze Chrystusa i przez macierzyńską pomoc świadczoną rodzącemu się Kościołowi, tak i obecnie Maria nadal wspiera wspólnotę chrześcijańską i wszystkich wierzących, którzy włączają się ofiarnie w głoszenie Ewangelii.